Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Sanok będzie miał kartę dużej rodziny. Miasto nie będzie tu dużo kosztować, bo tak naprawdę miasto będzie partycypować tylko i wyłącznie w kosztach, powiedzmy, użytkowania basenu dla tych osób i tak dalej. Coraz mniej wypadków w pracy. No każdy taki wypadek jest tragedią ludzką i trzeba dążyć do tego, by tych wypadków w ogóle nie było. Kongres humanistyczny w Krośnie. Ten eksperyment z uczeniem takich przedmiotów humanistycznych na innych kierunkach ma wielkie znaczenie dla ukształtowania tych absolwentów. Rozbudowa ścieżek rowerowych w Rzeszowie. W tym momencie prowadzone są prace. Jest to odcinek około 500 metrów właśnie w kierunku rezerwatu przyrody Lisia Góra. Decyzją miejskich radnych w Sanoku od 1 lipca zostanie wprowadzona karta dużej rodziny. Do zniżek uprawnione będą rodziny mające troje i więcej dzieci. Posiadacze karty dużej rodziny od 1 lipca będą mogli taniej skorzystać z oferty Sanockiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biura Wystaw Artystycznych i wybranych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzieci za bilety zapłacą połowę mniej, rodzicom przypadnie 20% zniżka. Ja uważam, że miasto nie będzie tu dużo kosztować, bo tak naprawdę miasto będzie partycypować tylko i wyłącznie w kosztach, powiedzmy, użytkowania basenu dla tych osób i tak dalej. Natomiast ta karta, ona jest, ma taką wolę burmistrzów, żeby to była taka karta i intencja jest taka, żeby do tej karty dopisywali się inne podmioty, żeby przedsiębiorcy się dopisywali, żeby ewentualnie pokazać tak naprawdę, że miastu zależy na dużych rodzinach. Mamy ich prawie 900 tak dużych rodzin. No na pewno tylko część, około 10% będzie chciało partycypować w tej karcie, chciało będzie się zapisywać. A ile z tego tak naprawdę będzie korzystać z tego zaplecza? Dla miasta jest to spokojnie do udźwignięcia. Koszt zniżek oszacowano wstępnie na około 50 tysięcy złotych. Będzie je pokrywał Urząd Miasta. Aktualny wykaz jednostek, które honorują Kartę Dużej Rodziny, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta www.sanok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że na Podkarpaciu spada liczba wypadków w miejscu zatrudnienia. Najczęściej poszkodowane zostają osoby z krótkim stażem pracy w danej firmie. Choć w wypadkach na budowie wciąż ginie najwięcej osób, to liczba śmiertelnych z roku na rok jest coraz mniejsza. Mam tu na myśli te wypadki najbardziej tragiczne, czyli wypadki śmiertelne. I w stosunku do roku ubiegłego, jak i poprzednich lat, mamy do czynienia ze spadkiem tych wypadków. Aczkolwiek no, każdy taki wypadek jest tragedią ludzką i trzeba dążyć do tego, by tych wypadków w ogóle nie było. Państwowa Inspekcja Pracy oprócz wykonywania naszych zadań kontrolnych, które są naszym podstawowym zakresem zadań, również robimy szeroko zakrojone akcje prewencyjne, promocyjne i myślę, że one właśnie są główną przyczyną tego, że te wypadki spadają. Najczęściej do wypadków w pracy dochodzi z winy człowieka. Tutaj trzeba pracować nad czynnikiem ludzkim, nad zmianą mentalności podejścia do wykonanej pracy, by pracownik nie uważał, że jego wypadek nie dotyczy. Bardzo często pracownicy myślą, że mnie to nie dotyczy. I my takie właśnie wypadki odnotowujemy najczęściej, gdzie przyczyną jest właśnie, można powiedzieć, pewnego rodzaju takie lekkie podejście do wykonania pracy. I to się zdarza bardzo często, że te osoby ulegają wypadkom przy pracy. Bardzo często osoby z małym stażem pracy, z małym doświadczeniem przy pracy. Przedstawiciele Podkarpackiej Inspekcji Pracy podkreślają, że zmniejszyć liczbę wypadków może jeszcze współpraca i wymiana doświadczeń między firmami. Między innymi o tym rozmawiano na konferencji w Krośnie. Ciągle jeszcze ten czynnik ludzki ma ogromne znaczenie i stąd właśnie nacisk na właściwe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo często są to szkolenia fikcyjne, gdzie tylko pracownik, który jest przyjęty do pracy, podpisuje jakieś oświadczenie, że został przeszkolony. To niestety jest jedna z wielu przyczyn powstawania wypadku przy pracy. Młodzi ludzie, szczególnie 25-34 lata, to jest przedział wiekowy, gdzie jest najwięcej wypadków przy pracy, to właśnie są młodzi ludzie, niedoświadczeni, nieprzeszkoleni. Ważna jest także wymiana mentalności zarówno pracodawców, jak i pracowników oraz wypracowanie odpowiednich standardów. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbył się Ogólnopolski Kongres Nowoczesna Humanistyka. Rozmawiano o znaczeniu i kondycji przedmiotów humanistycznych i perspektywach rozwoju, zwłaszcza tak zwanej humanistyki cyfrowej. Rozpoczęliśmy tę dyskusję u nas w uczelni
zapraszając oczywiście wszystkie ośrodki kształcące na poziomie zawodowym, ale także uczelnie akademickie po to, ażeby wywołać po pierwsze dyskusję, sformułować pewien raport z tegoż kongresu, który zmierzałby do tego, żeby opracować tezy, które zostały tutaj przedstawione i wnioski, które posłużą nam, ale posłużą też naszym przyjaciołom, innym uczelniom do tego, ażeby wypracować pewien kanon. Kanon nauczania przedmiotów humanistycznych, który w obecnej dydaktyce jakoś się nam trochę rozmył, ośmielę się powiedzieć, albo nawet zagubił. Dobrze, że podjęto ten temat, a jak już teraz patrzę z boku, bo już nie jestem w PWSZ-cie, to widzę, że ten eksperyment z uczeniem takich przedmiotów humanistycznych na innych kierunkach ma wielkie znaczenie dla ukształtowania tych absolwentów. Także sądzę, że kongres, jakkolwiek bardzo taki rozstrzelony w swoich wnioskach, ale jest bardzo potrzebny i może zapoczątkować jakieś myślenie o tej problematyce. Kongres był głosem Akademickiego Środowiska Humanistycznego w sprawie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Humanistyki, zaproponowanego niedawno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Rozbudowa ścieżki rowerowej w Rzeszowie. Chodzi o odcinek od Zapory w kierunku Lisiej Góry. Do tej pory tam z rezerwatem łączył tylko jeden, 3-metrowy chodnik, z którego korzystali równocześnie piesi, rowerzyści i rolkarze. Chcemy, żeby przez okres wakacji te ścieżki powstały. Pierwszy odcinek właściwie już powstaje w tym momencie. Prowadzone są prace. Jest to odcinek około 500 metrów właśnie w kierunku rezerwatu przyrody Lisia Góra. Jest to teren najbardziej uczęszczany przez naszych mieszkańców, więc zasadnym jest właśnie propozycja tej takiej kwoty na wykonanie tej ścieżki rowerowej. Początkowo na ten etap miało zostać przeznaczonych 300 tysięcy złotych, jednak po interwencji rowerzystów ze Stowarzyszenia Rowery Rzeszów kwotę podwojono. Natomiast jeszcze na kwietniowej sesji radni zabezpieczyli 1,5 miliona złotych na rozbudowę rowerowych ścieżek. Za nami Noc Muzeów. W wyjątkową noc kilkanaście placówek kultury z Krosna i okolic otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających. Do akcji przyłączyło się m.in. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Naftowa noc muzeów u nas w Bóbrce obchodzona po raz kolejny. Dzisiaj naszych turystów zapraszamy do niesamowitego zwiedzania, bo w scenerii nocy nasze obiekty zostały dodatkowo oświetlone, co rzeczywiście nocą wygląda dość niesamowicie i zaskakująco nawet dla tych, którzy wielokrotnie odwiedzali nasze ekspozycje. Oczywiście oprócz tych dodatkowych walorów świetlnych na zewnątrz naszego muzeum, wszystkie ekspozycje wewnętrzne są również udostępnione. Muzeum przygotowało specjalną inscenizację. Można było zobaczyć, jak w XIX wieku łybacy wydobywali ropę naftową. Ta studnia, przy której jesteśmy, raz jak mówiłem, to jest najstarsza zachowana studnia w muzeum. Nazywa się Franek, 50 metrów głębokości, kopana była w 1860 roku. Do kopanek zapuszczało się na linię wiadro, które było następnie wydobywane na powierzchnię razem z zawartością. Dzisiaj będziemy czerpać z głębokości około 30 metrów. I to jest taka prawdziwa ropa? To jest prawdziwa czarna ropa, która nadaje się do przerobu w rafinerii. Jest to czwarta noc muzeów. Przez kilka lat zastanawialiśmy się, czy damy radę, czy ten obiekt podoła temu, żeby właśnie nocą w bezpieczny sposób wprowadzić tutaj turystów. Udało się. Rekordowej nocy odwiedziło nas ponad 1000 osób. Był to niewątpliwie rekord, jako że zdajemy sobie sprawę, że pozostajemy ciągle na jakichś peryferiach szlaków komunikacyjnych. Na Podkarpaciu Noc Muzeów odbyła się w kilkudziesięciu miejscach. Muzea, galerie i inne miejsca związane z kulturą odwiedziło w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. Rzeszów przygotowuje się do Festiwalu Przestrzeni Miejskiej, który w stolicy Podkarpacia rozpocznie się 29 maja. W programie m.in. wykłady, pokazy, filmy, a w fosie rzeszowskiego Zamku Lubomirskich wystąpi 6 artystów. W ramach Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w tym roku, jak co roku, dużo wydarzeń, nie tylko artystycznych. Mamy m.in. wystawy plenerowe, wystawy w galeriach handlowych,
tylko że nie w pasażach, natomiast wynajęliśmy komercyjne przestrzenie, gdzie te wystawy z Polski będą pokazane, również w galerii nierzeczywistej. Mamy również, jak co na każdej edycji, warsztaty architektoniczne dla studentów, pokażemy inne spojrzenie na przestrzeń miejską zagospodarowaną przez studentów rzeszowskiej architektury. I oczywiście najważniejsze i najbardziej popularne koncerty w tym roku zobaczymy m.in. Skubasa, Fismola, Bokę oraz mniej znane gwiazdy czy zespoły z nurtu muzyki elektronicznej, tak jak na przykład Kosolwel. Także zapraszamy, będzie bardzo ciekawie pod Zamkiem Lubomirskim. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.